Witam was, moi drodzy, w odcinku 8. Chciałem wam pokazać naszą krótką, właściwie to nie taką krótką, wyprawę do Korku, gdzie zdecydowaliśmy się na zrobienie sobie jakichś nowych tatuażów. I miałem okazję też przetestować moją dechę, którą rozpakowałem i pokazałem wam w zeszłym odcinku. Także jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie zapraszam i jedziemy. Deska siedzi idealnie w moim fokusie. Jakby była 2 cm większa, to już by nie weszła. Jedziemy do Korku. Jedziemy sobie coś tam wydziargać. I proszę, ja was biorę deskę. Będę ją testował. Szkoda, że nie mam drona, nie uruchomił się niestety zalany. Victorian Quarter. Oni mają na 15 Bridge Victorian Quarter, więc A to jest ten Patrick Bridge Car Park. Będzie bolało, ale przynajmniej wolno. Jest. Jesteśmy naprzeciwko studia. Idziemy do studia ADHD. Już tam wcześniej robiliśmy tatuaże. I przypomina nam się moment sprzed 5 lat? Nie, więcej, sprzed 7 lat? No ten, co mam na plecach, był 5 lat temu, a ten, co mam na ręce, 7. Tak jak ja miałam może plecy. Może 5. Ręka no i tyle. 7. To studio jest po drugiej stronie ulicy. No i pijemy kawkę, czekamy i idziemy. 5 lat. Pewnie nie pamiętasz, co? Jak to było? Nie, już nie powiem. Sylwia będzie tatuowana zaraz, a ja jadę gdzieś tam, uderzam w Kork. Ciekawe. Testować dechę. I no jest ciekawie. Ale czad. Kork City. Zadupcam sobie normalnie w Korku. Przez centrum. Dawno tutaj nie byłem. Deskorolka doskonale zachowuje się, jeżdżąc po różnych nierównościach, zjeżdżając z mniejszych krawężników. No póki co jest pięknie. Ma zasięg 30 km, więc troszeczkę powinienem tutaj objechać. I jest super. Hi! No proszę, dziewczyny się uśmiechają. Dobrze jest. Bardzo pewnie się czuję na tej desce, dużo pewniej aniżeli na młodego tej desce, właśnie na normalnych kołach. Jest czad, a tu właśnie idzie siwy. No jak tam, nie dotarłeś jeszcze na siłownię? Nie, byłem jeszcze u kolegi. Co to najlepsze, co nagrywasz? Jeżdżę, nagrywam. Elektryczna jest, nie? Elektryczna decha, no. Spróbować? Nie, poza. Spontanna. Fajnie się jeździ po tym Korku. Tutaj te dróżki między tymi alejkami są dosyć fajnie przygotowane. Boję się tak trochę na pełnym gazie sobie cisnąć, nawet po takich jakichś prostych przestrzeniach. Ma też mocny skręt, więc no, trzeba opanować. No i tak sobie tutaj śmigam. Człowiek się uczy cały czas na błędach. Gdzieś tam sobie leciałem na tej desce. Były takie barierki dziwne na wysokości pasa. I po prostu nie zauważyłem tych barierek i w nią wjechałem. To oczywiście spadło, ale trochę spanikowałem i wyjechała mi decha spod nóg i lekko wystrzeliłem, ale delikatnie. Sylwia się tatuuje. Nie mam niestety drona.
przez co bardzo ubolewam, bo naprawdę tutaj można by było fajne ujęcia ponagrywać. Są mosty, są alejki ciekawe, są jakieś stateczki. Może pojadę tam dalej zobaczyć, co się dzieje. Nie wiem w tym momencie, gdzie się znajduję, ale jest świetna zabawa. No, po prostu trzeba uważać. Decha elektryczna to nie jest jakaś taka zabaweczka, do której można podejść sobie tak swobodnie, bo jak widać można strzelić glebkę elegancko. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they all come true. Bardzo ładnie śpiewa dziewczyna. Fajnie się tak śmiga po korku. Powiem wam szczerze, że na pewno od czasu do czasu sobie zapakuję dechę i ten i przyjadę tutaj pojeździć po korku po prostu. Jadę zobaczyć do studia, zobaczymy jak tam wygląda, czy Sylwia już James zaczął tatuować, czy jeszcze nie. Gdzie byłeś? Jeździłem w różne miejsca, w ogóle nawet nie wiedziałem, gdzie jestem czasami. W różne miejsca. Ciepło? Ciepło, fajnie. Ale wydupcałem się. No przecież. Taki głupiutki jesteś. Weź lepiej tam na mecie to obejrzyj kaski. No? Tak samo było, jak pojechałeś na narty. Nie trzeba kasku, nic nie trzeba. Że, bez kasku. A ja chyba. Sorry, stary. No jak wrażenie, Sylwuś, powiedz coś? Fantastyczny mam tatuaż, bardzo mi się podoba. Oprócz tego, że chciałam dojść do siebie, dość długo, że tak powiem. Gdyż nic dzisiaj nie jadłam i opadłam z siły. No, a jednak 7 godzin! 7 godzin! Mój największy tatuaż. Ten na plecach miałam 4,5 godziny. A teraz ruszamy do domu, bo jutro do pracy jest pół do 8. Ciśnienie. Lecimy.